19 marca, tuż przed godziną 6 do naszego stanowiska kierowania, wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku w mieście Lubartów. Na miejscu okazało się, że płonie altana. W momencie dojazdu strażaków na miejsce cała konstrukcja była już objęta pożarem. Pożar ten zagrażał sąsiednim budynkom gospodarczym oraz garażowi, który znajdował się na działce. Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przystąpili do gaszenia, podali 2 prądy wody w natarciu na pożar. Pożar został sprawnie opanowany, dogaszony. Na szczęście tutaj obyło się bez żadnych osób poszkodowanych.